Słodkie dramaty to nazwa projektu, w ramach którego na dachu lub na tarasie nowego teatru stanie w sumie pięć uli. Ekologiczny projekt realizowany będzie z zieloną pasieką z Wodnicy. Ule pojawią się wiosną, prawdopodobnie na przełomie maja i czerwca. Równolegle teatr będzie też zapraszał młodzież i osoby dorosłe na warsztaty i zajęcia edukacyjne związane z ochroną pszczół i szerzej z ekologią. A ponieważ pasieka będzie monitorowana, każdy chętny będzie mógł na bieżąco obserwować życie i pracę teatralnych pszczół. Tymczasem od niedawna pasieka składająca się z sześciu uli stoi już na terenie wodociągów przy ulicy sportowej. Władze miasta chcą, by podobnych pasiek pojawiło się w mieście więcej. Prawdopodobnie w przyszłym roku ule pojawią się w okolicy ratusza.